Cześć, witam wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym naszym tematem będzie Powstanie Listopadowe, a dokładniej jego przyczyny, których możemy sobie wyróżnić parę. No zajmijmy się najpierw sytuacją, jaka panowała w Królestwie Polskim. Początkowo Polacy byli nawet byśmy powiedzieli bardzo wdzięczni carowi Aleksandrowi I, że trochę zwrócił uwagę na tą sprawę polską. I że nadał jej tą liberalną konstytucję. Polacy liczyli na to, że Polska no, w jakimś stopniu będzie jednak autonomiczna, będzie takie miejsce, gdzie ci Polacy będą mogli swobodnie swoją polskość kultywować. Takie nastroje dobrze odzwierciedlała wtedy napisana przez Alojzego Felińskiego pieśń Boże coś Polska. Pewnie wielu z Was ją kojarzy, pod koniec śpiewamy obecnie ojczyznę wolną pobłogosław Panie. Wtedy śpiewano naszego króla zachowali i nam pani. Oczywiście król Polski, tytuł króla Polski miał wtedy car Rosji. No ale nie sądzili oni, mieszkańcy królestwa, że Aleksander I tak naprawdę tylko tam konstytucję testuje na królestwie polskim, sprawdza jak takie liberalne społeczeństwo może działać i nie ma zamiaru jakby tak zawsze jej przestrzegać, pozwala sobie ją naruszać, co się oczywiście Polakom nie podobało. Pierwszy raz narzuca car swoją wolę, mianując na najważniejsze urzędy osoby, które są całkowicie lojalne wobec Rosji. E, namiestnikiem nie zostaje też e, książę Adam Jerzy Czartoryski, w którym Polacy widzą taką właśnie opokę patriotyzmu, a generał e, Zajączek, Józef Zajączek, który początkowo bardzo taki właśnie patriota, a z czasem całkowicie e, staje się takim pachołkiem rosyjskim. E, Mikołaj za to pierwszy po śmierci Zajączka nikogo nie powołuje na urząd namiestnika, a jego kompetencje przyjmuje panująca Rada Administracyjna w Królestwie Polski. Sami urzędnicy, którzy przejawiają niezależność, są bardzo szybko zrzucani ze swoich stanowisk. Przykładowo dymisję otrzymuje minister wyznań i oświaty Stanisław Kostka-Potocki, też polski wybitny działacz. Potem nowy minister Stanisław Grabowski wstrzymuje rozbudowę szkolnictwa na poziomie takim podstawowym, podnosi opłatę za naukę, zaostrza kontrolę nauczycieli i uczniów, przez to gwałtownie spada poziom edukacji. Z urzędu także musiał ustąpić wtedy wileński kurator oświaty, którym był książę Adam Jerzy Czartoryski. Jednak największą nienawiść budził naczelny wódz Armii Królestwa Polskiego, wielki książę Konstanty Pawłowicz Romanow, brzmiało jego pełne, pełne imię nazwisko, jego władza była w zasadzie nieograniczona, jeśli chodzi o wojsko, bo nie było, po, po usunięciu ministra wojny już nie było nikogo, kto mógł tutaj nadzorować wojsko, dlatego on miał nad nim całkowitą sprawował pieczę. Sam Konstanty był bratem cara i korzystał ze swojej pozycji, rządząc w zasadzie samodzielnie. Uważał się za rzeczywistego władcę królestwa. Sam często podkreślał swoją sympatię dla Polaków. Zawarł m.in. małżeństwo z Polką, Janną Grudzińską, co nie pozwoliło mu pretendować na tron cara, bo pierwotnie to on miał zostać e, carem, nie Mikołaj I, ale on odrzucił tą łaskę bo powiedział, że on się ożenił z Polką i to już nie przysługuje. Był to taki drugi przypadek w ogóle w historii Romanowów, że ktoś odmówił bycia carem. Jednocześnie był jednak trochę brutalny, zadufany w sobie, miewał różne takie humory i był też bardzo wybuchowy. Znany był choćby z tego, że mógł, był takim, jego, takim hobby, były defilady, ta musztra wojskowa, nie sama walka, ale musztra wojskowa i często w czasie defilad na przykład za źle przyszyty guzik, czy też ciut złe defilowanie mógł danego oficera pobić przed szeregiem jego własnych żołnierzy. Inną na przykład taką skrajną reakcją było padnięcie do nóg Piotra Szembeka, zdjęcie mu buta i całowanie jego stopy wtedy, gdy dowodzony przez niego pułk po prostu dobrze maszerował. Sam Konstanty mieszkał w Belwederze, tam urządzał na przykład polowania na szczury, które wpuszczał specjalnie do sal. Sam miał takie dziwne też zwyczaje, prostytutki na przykład kazał golić na łyso, chłostać i wywozić poza Warszawę. Nieco go uspokoiła nasza polska żona. Sam bardzo dobrze nauczył się mówić po polsku. Nie zgodził się też na przykład wysłać wojska Królestwa Polskiego na wojnę z Turcją w 1828 roku, wtedy kiedy Rosja tam wkraczała. Uważał się za samego władcę Polski, że on powinien przewodniczyć Polakom, ale Polacy tak naprawdę go nie lubili za to, że często nie respektował ich praw, był taki trochę byśmy powiedzieli nieogarnięty mówiąc tak e, dzisiejszym językiem. Jednak jest jeszcze postacią, która była także znienawidzona równie dobrze, co sam książę Konstanty, był Nikołaj Nowo Nowosilcow. Możemy go sobie napisać, zapisać. Nikołaj. Nikołaj Nowosilcow. Nikołaj Nowosilcow był głównym doradcą namiestnika, który pełnił funkcję komisarza carskiego. Mimo, że takiego urzędu nawet Konstytucja Królestwa Polskiego nie przewidywała, sama jego działalność w królestwie stanowiła po prostu kolejny szczebel jego kariery, szanse na zbogacenie się. Nowosilco sprzeciwiał się jakiejkolwiek autonomii Królestwa Polskiego, sam nakłaniał cara do działań antypolskich. Ten ucisk między m.in. w zakładaniu licznych siatek szpiegowskich. No i szybko oczywiście wtedy w Królestwie Polskim utworzyła się legalna opozycja. Opozycję tę tworzyła grupa działaczy, która miała liberalne poglądy, żądała przestrzegania prawa, niekoniecznie takiej całkowitej niepodległości Polski. Wolała po prostu, chciała żeby konstytucja było to prawo przestrzegane. Domagano się wypełnienia obietnicy cara, czyli wcielenia ziem zaboru rosyjskiego, przynajmniej Litwy i Wołynia do Królestwa Polskiego. Opozycja ta próbowała także poruszać się jakoś w takich legalnych ramach, publikując czasopisma i tak dalej, ale wówczas wprowadzono cenzurę prewencyjną i już takie czasopisma znacząco ograniczano. W 1819 roku w ogóle te pisma zostały ostatecznie zlikwidowane. Sami ci libera liberałowie także starali się działać w Sejmie. Na ich czele stanęli posłowie e, Wincenty i, bon e, i Bonaventura Niemojowscy. Oni e, utworzyli ugrupowanie nazywane Kaliszanami. Pochodzili z obwodu Kaliskiego. Kaliszanie. Kaliszanie. Działali w Sejmie przeciwko jako opozycja przeciwko władzy. Już na pierwszym sejmie w 1818 roku wystąpili z postulatami przestrzegania konstytucji. W, kolejnych, w czasie kolejnych obrad w roku 1820 atakowali politykę rządu, zarzucali dalej to łamanie konstytucji i pomimo, że i przez to, że Kaliszan poparła większość w sejmie, odrzucano projekty rządowe ustaw wtedy podano ich represją nałożono na nich areszty domowe uniemożliwiano pojawienie się na obradach i tak dalej rząd po prostu próbował zapobiec takim buntom i zlikwidował na kolejnym sejmie w 1825 roku jawność obrad pozbawia to przez to opozycję możliwości takiego publicznego pokazania się pokazania tej opinii i uniemożliwiło jej tak naprawdę legalne działanie jednak to zwycięstwo było tylko takie pozorne, bo po prostu opozycja przeszła bardziej do podziemia i przez to, że została tak rozgoryczona, w zasadzie poniżona, postanowiono już teraz nie tylko walczyć o przestrzeganie prawa, ale także uzyskanie niepodległości. I Przez to rodzi nam się opozycja nielegalna. Często były to małe związki, które skupiały głównie uczniów szkół średnich, studentów i działały krótko, miały charakter bardziej taki towarzyski czy też samokształceniowy. Jednak najsilniejszym, najdłużej działającym z nich było Towarzystwo Filomantów, czy też Towarzystwo Przyjaciół Nauk, założone w 1817 roku w Wilnie. Znaczy filomanci to po prostu są tacy przyjaciele nauk. 1817... Towarzystwo Filomantów. Towarzystwo Filomantów. Założone w Wilnie. Oni tutaj, ono zyskało dość duże wpływy na Uniwersytecie Wileńskim, nawiązało kontakty z innymi takimi grupami młodzieży w różnych większych miastach no i wśród spiskowców rodziła się myśl o potrzebie zorganizowania jakiegoś niepodległościowego powstania choć nieprecyzowane jakoś kiedy by miało on nastąpić jednak to towarzystwo wykryła carska policja później podczas śledztwa przeprowadzonego przez samego Nikołaja Nowosilcowa nadano o te temu znamiona jakiegoś wielkiego spisku wszystko wyolbrzymiono wyolbrzymiono niebezpieczeństwo i przez to też Nikołaj chciał powiększyć swoje zasługi, że wykrył tak wielki spisek. No i stało się to przyczyną tego, że nałożono bardzo surowe kary na samych członków towarzystwa, skazano ich często na więzienie lub zesłanie. Jednym z tych ofiar był między innymi znany nam pewnie poeta Adam Mickiewicz. Dla Rosjan jednak bardziej niebezpieczne niż spiski takich uczniów, zwykłych uczniaków, studentów były grupy oficerów, takie jak na przykład Wolnomularstwo Narodowe założone w 1819 roku z inicjatywy majora Waleriana Łukasińskiego. Możemy sobie zapisać. 1819. Wolnomularstwo Narodowe. Wolnomularstwo Narodowe. Inicjatywy Waleriana Łukasińskiego. Walerian Walerian Łukasiński Okej okay celem działalności tego wolnomularstwa było pogłębianie jakichś uczuć narodowych, obrona konstytucji zmuszenie cara do realizacji swoich obietnic a propos tych terenów i potrzeba ich włączenia do Królestwa Polskiego nawiązywano także kontakty z innymi zaborami, przygotowując się do wzniecenia takiego dużego powstania na innych także ziemiach zaborczych jednak w 1820 roku na ten trop wpada policja i Łukasiński wtedy rozwiązuje organ Organizację. W 20, liczy przez to że po prostu policja straci trop przestanie się tym interesować w 21 zakłada nową organizację Towarzystwo Patriotyczne 1821 Towarzystwo Patriotyczne Towarzystwo Patriotyczne ok tam nie włączano już osób, które były niepewne, podejrzewano je, o, że były po prostu kretami dla policji. Cele działania były po prostu w zasadzie takie same jak wolnomularstwa narodowego, jednak tym bardziej tym razem jeszcze bardziej starano się działać w konspiracji całkowicie tajnie, jednak Rosjanie znowu trafili na spisek i w 1822 roku zaresztowali wielu uczestników. Sam Łukasiński, mimo że był torturowany, nikogo nie wydał, przyznał się na działanie w wolnomularstwie, tej wcześniejszej no, obciążył się całą winą i został wszystko skazany na 9 lat więzienia, ale tak de facto skończył w nim resztę życia i umiera w 1868 roku w Schlisselburgu, to jest pod Petersburgiem, czyli dość taka smutna śmierć za swoje y, działanie. Oczywiście tutaj to miało takie, pokazowo go ukarano, bo kat ubrany na czarno podszedł do Łukasińskiego, zerwał mu z ramion szlify oficerskie, nad głową złamał mu szpadę, zdarto z niego mundur, nałożono szary taki strój więzia, ogolono głowę, skuto nogi kajdanami i kazano mu przejść staczką przed frontem wojska. Sam Łukasiński szedł z podniesioną głową, wojsko stało bez ruchu, ale ponoć niektórzy żo żołnierze płakali, znaczy schodziły mu łzy po policzku. Był to jego czwarty pułk piechoty liniowej, w którym on służył, który jeszcze bardziej poczuł chęć zemsty na Wielkim Księciu Konstantym za, takie, za taki obrót, po prostu sprawi tak szanowanie ich współtowarzysza. E, przywódcą Towarzystwa Patriotycznego po aresztowaniu Łukasińskiego zostaje podpułkownik Seweryn Krzyżanowski. Przywidujmy sobie tutaj, no to już się zaczyna temat powstania. Podpułkownik. PPUK. Seweryn Krzyżanowski. Seweryn Krzyżanowski. Okay. Tutaj spiskowcy zaczynają nawiązywać kontakty także z rewolucjonistami w Rosji, ale nie było to za bardzo możliwa, ta współpraca, gdyż Rosjanie nie chcieli odbudowy Polski w jej przedrozbiorowych granicach, co, chcieli, co chciało Towarzystwo Patriotyczne. Polacy za to byli przeciwni jakimś radykalnym, zbrojnym rozwiązaniom, bardziej chcieli takiego powolnego zniszczenia tej sytuacji. no Szczególnie te kontakty się złamały po stłumieniu po umieniu powstania dekabrystów. Wtedy też policja carska znowu wpadła na trop spisku w Polsce. Aresztowano większość członków całego towarzystwa, całe jego kierownictwo. E, oskarżono zatrzymanych o zbrodnie stanu. E, sprawę tę zgodnie z tą konstytucją przekazano Senatowi i jego sądowi sejmowemu. E, wtedy car i Konstanty naciskali, aby ich wszystkich surowo ukarać, ale w 1828 roku e, sąd uznał ich win winnymi tylko do przynależności do takiej organizacji, a nie do pełnienie jakichś czynów i kary były niewielkie. Samo to nawet sąd nie uznał za przestępstwo po prostu głoszenie zasad patriotyzmu, jakiś haseł obrony prawa itd., itd. Sami senatorowie starali się ukryć rozmiary spisku, żeby uniknąć dalszych represji i tutaj działali na korzyść zdecydowanie Polaków. Co wywołało wściekłość Mikołaja I i samego Wielkiego Księcia Konstantego, którzy jednak musieli to wszystko, na to wszystko się zgodzić ze względu na sytuację międzynarodową. Polska nie chciała jakiegoś buntu szybko w Polsce, jeśli była wtedy uwikła, uwikłana w wojnę z Turcją z oskarżonych spiskowców tylko sam Krzyżanowski który pochodził z Ukrainy czyli podlegał oficjalnie rosyjskiemu sądownictwu został skazany na zesłanie gdzie niestety ale już umiera. No i takim bezpośrednim jedną z bezpośrednich przyczyn wybuchu powstania listopadowego było wykrycie spisku w kole podchorążych piechoty. Pod koniec 1828 roku powstała tam tajna organizacja ona została założona przez podporucznika Piotra Wysockiego, którego widzimy tutaj na tej recinie. Piotr Wysocki, Warszawska Szkoła Podchorążych Piechoty, ona skupiała głównie wojskowych. Tam Wysocki nawiązał kontakty z tymi, którzy przetrwali z innych organizacji konspiracyjnych. Oni pełni zapału, chcieli czynu, nie mieli jakichś planów jasnych, ani celów. Jednak przekonani byli, że trzeba wystąpić w obronie konstytucji i nawet zacząć walczyć o niepodległość. Sama szkoła pod chorążych miała w zamyśle Konstantego być placówką, która wdrażała tylko wykonywanie rozkazów, przygotowywała żołnierzy do uczestniczenia w defiladach, dlatego poziom edukacji był tam dość niski i program raczej ograniczał się do poznawania regulaminów i ich przestrzegania. No i właśnie tam nauczycielem walki na bagnety i muszter był nasz Piotr Wysocki. Szanse były niewielkie, dlatego że po zakończeniu wojen napoleo napoleońskich mieliśmy mnóstwo oficerów, szanse zrobienia kariery były małe, dlatego też dużo podchorążych pod młodych było skłonnych do działania, gdyż widzieli się w, 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 znaczy w nowej Polsce odrodzonej, widzieli szansę na jakąś karierę, zarobki i tak dalej. Jednym ich planów było zorganizowanie zamachu na Mikołaja I, który był w Warszawie, znaczy miał w Warszawie w 1829 roku koronować się na króla Polski. Na początku konspiratorzy chcieli zabić Cara, żeby wywołać zamieszanie, które by sprzyjało powstaniu. Chcieli także wykorzystać to, że wtedy Rosja walczyła z Turcją, a ostatecznie zrezygnowali z tego zamachu, bo po prostu bardziej umiarkowani politycy naciskali, że jednak temu, żeby jednak temu zapobiec. No i ostatecznie jak ma się sytuacja? tuż przed wybuchem powstania. Łamanie prawa oczywiście doprowadza do szału Polaków. Dodatkowo odbijają się sukcesy głośnym echem greckiego powstania, któremu poparcia udziela Francja i Wielka Brytania. Dlatego Polacy liczą, że tutaj może się stanie to samo. Dodatkowo mamy rewolucję lipcową w 1830 roku w Paryżu, w której obalony jest monarcha absolutny Karol X, nasz znaczy monarcha, który bardziej dąży do władzy absolutnej. Dodatkowo dochodzi do zamieszek w krajach niemieckich i włoskich. Wydawało się, że takie bunty ogarniają całą Europę. Też staje się taką ulubioną lekturą młodych Polaków. Konrad Wallenrad, wydany przez Adama Mickiewicza, który wzywa też do walki z, z okupantem. Sam Piotr Wysocki wciąga do organizacji kolejne grupy młodzieży, studentów, literatów. To nie jest jakaś sprawna, rozbudowana organizacja, nie są w stanie przygotowywać, przygotować takiego powszechnego powstania, jak kiedyś myślano, ale doprowadzi, to rozszerzenie doprowadza do wykrycia go przez policję. No i wtedy Mikołaj I, działając zgodnie z ideą Świętego Przymierza, prawdopodobnie miał wysłać wojsko przeciwko Europie Zachodniej. Jako pierwsi mieli wyruszyć, wyruszyć polscy żołnierze. Czyli towarzystwo jest prawie już wykryte. To znaczy to ten spisek szkoły Podchorążych jest prawie wykryty. Dodatkowo polscy żołnierze mają iść, w, tłumić powstania w Europie Zachodniej. No i w, w tym momencie spiskowcy stają przed wyborem. Albo mogą zachować bierność, czekać na aresztowanie lub nawet walczyć z innymi narodami, które też, które też starają się o swoją wolność, albo też wywołać powstanie w Polsce. No i oni wybierają powstanie w Polsce. I jak ono wyglądało, jaki miał przebieg, dowiemy się już na następnej lekcji. Trzymajcie się, cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com ukośnik a plus w razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontaktmałpa.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.